Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Zapraszam was do wysłuchiwania wszystkich odcinków poprzednich, też te, które będą za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, ale przede wszystkim do słuchania wszystkich podcastów na naszym kanale. Jest ich dość sporo tematów, ludzi bardzo kreatywnych. A dzisiaj moim waszym gościem jest Michał Rzeźnik. Witaj, Michale. Witam, dziękuję bardzo. Michał przed nas tą książką, a tytuł tej książki to Piotr Rzeźnik pod tytule Zdrajca z Izbicy. Izbica, żydowska dzielnica, tak? Żydowska stolica. Żydowska stolica, tak. Mhm. Przed wojną w tym mieście, które dzisiaj liczy, sprawdziłem to, około 10 tysięcy mieszkańców, mieszkało około 4 tysięcy Żydów, 3600 dokładnie mówi się. No, rzeczywiście miasto znane z tej mniejszości żydowskiej. Nie wiem, czy mniejszości to jest uzasadnione twierdzenie. Nie, zdecydowanie nie. Izbica była bardzo takim charakterystycznym sztetlem. Tak, ale takim bardzo typowym, czy raczej nietypowym, ale typowym jak na sztetł. Dlatego, że 90 kilka procent mieszkańców Izbicy to była społeczność żydowska. 200 chrześcijan chyba, zdaje się. Około, tak. Znaczy nie ma jakby szczegółowych danych, przynajmniej ja do takich nie dotarłem, ale generalnie tam wszyscy mieszkańcy byli Żydami. Później znana była w trakcie wojny jako tranzyt. Getto tranzytowe, tak. Tak, z którego przemieszczano Żydów do Sobiboru i do Bełżca, zdaje się, tak. Jest jakiś taki pasus w wypowiedziach reportażowych właśnie na ten temat. Zanim powiemy, dlaczego Michał zajął się tą książką, bo chciałbym, żeby trochę napięcie to narastało, bo powiem wam, że ta książka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i wiele warstw się na to składa, bo z jednej strony autor, który w jakiś taki osobisty sposób dotyka tajemnic, tak chyba mogę powiedzieć, swojej rodziny, a z drugiej strony no, okrucieństwo, takie, które woła o pomstę do nieba. Ale powiedzmy może najpierw o pewnej atmosferze, która tam zapanowała, która przygotowywała tych ludzi na to, co działo się w tym mieście. Mam na myśli pewną socjalizację katolicką, też taką narodową. Wiem, że to jest takie tło tego reportażu. Powiedz, Michał, kilka słów na ten temat. Tak, to mi jest bardzo łatwo jakby dotknąć tego tematu, ponieważ ja jestem od w zasadzie zawsze osobą zupełnie niereligijną. Jestem ateistą i zawsze taki byłem. O czym otwarcie też piszę w tym swoim tekście. W związku z czym ja nie miałem kompletnie żadnych oporów, żeby spojrzeć, nie chcę używać sformułowania krytycznie, ale rzeczowo, na pewną, to jest ładne takie słowo używane w dyskursie religijnym, formację, która się tam odbywała. Oczywiście nie mamy pewności, że tylko to było powodem tych nastrojów antysemickich, które wtedy funkcjonowały w zasadzie w całym naszym kraju, ale na pewno była to duża ich część. Ja tutaj celowo posłużyłem się takimi dwiema postaciami. Jedną z nich jest Maksymilian Maria Kolbe, któremu oczywiście nie możemy odebrać jakby tej postawy takiej braterskiej, nazwijmy ją, wtedy, kiedy ofiarował się za Franciszka Gajowniczka, chociaż tam są też różne opinie na ten temat. I też poruszyłem tutaj temat prymasa Stefana Wyszyńskiego. A, Wyszyńskiego. Ale Chlond też się pojawia. Tak, no list pasterski Chlonda jest takim jaskrawym przykładem tego, jaka panowała atmosfera. Może przywołam, problem żydowski istnieje, istnieć będzie, dopóki Żydzi będą Żydami. Szczególnie w krajach to zagadnienie ma różne natężenie, różną aktualność. U nas jest ono specjalnie trudne i powinno być przedmiotem poważnych rozważań. Tutaj dotykam krótko jego strony moralnej w związku z dzisiejszym położeniem. Faktem jest, że Żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnym myślicielstwie, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, iż wpływ żydowski na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym i etycznym ujemny. No to był 36 rok, list pasterski czytany w środę popielcową przed świętami Wielkiej Nocy we wszystkich kościołach w kraju. Ludzie tego słuchali i
Wiesz, my w dzisiejszych czasach teraz patrzymy na kler katolicki troszeczkę z takim dużym dystansem. To znaczy, oni przestali już być w zasadzie autorytetem chyba dla kogokolwiek. Może jeszcze szczątkowo są jakieś grupy ludzi, którzy jakby widzą autorytet w tych postaciach. Natomiast dla wielu ludzi oni są czymś takim jak wróżka troszeczkę, tak? Że są ludzie, którzy chodzą do wróżki, uważają, że ta wróżka mówi prawdę. Myślę, że księża i kler w ogóle też są w dzisiejszych czasach mniej więcej tą kategorią autorytetu, przynajmniej ja i całe moje otoczenie, przy założeniu, że żyję oczywiście w jakiejś bańce, tak to postrzegamy. Natomiast w latach 30. było zupełnie inaczej. Oni byli wtedy autorytetem absolutnym, to znaczy nie kwestionowało się tego, co oni mówią. I teraz list pasterski Hlonda jest bardzo jaskrawym przykładem, natomiast jeżeli zagłębimy się w prasę katolicką tamtych czasów. Endecką, tak. Tak, endecką to jedno, ale w prasę katolicką. A ty mówisz o rycerzu niepokalanej, arkanach kapłańskich. Ja mówię o małym dzienniku, za który odpowiadał Maksymilian Maria Kolbe, którego lektura dzisiaj po prostu zapiera dech w piersiach. Patrzymy na to, co tam było wypisywane i nie sposób uwierzyć w to, że coś takiego mogło trafić do gazety, która miała nakład, o jakim dzisiejsze dzienniki mogą pomarzyć i która była czytana masowo przez młodzież. Jak patrzymy na Ateneum Kapłańskie i patrzymy na to, o czym w Ateneum Kapłańskim pisał Stefan Wyszyński, beatyfikowany kiedy? 3 lata temu chyba, tak? 2-3 lata temu, tak. 20 chyba pierwszy rok, wydaje mi się. Albo drugi, nie pamiętam dokładnie. To ciężko uwierzyć, że ktokolwiek może w tak bezpośredni sposób nawet nie wychwalać Hitlera, tylko dokonywać jakiejś takiej absolutnej apoteozy hitleryzmu, jak to robił Wyszyński. To jest przerażające. I teraz na kanwie tego, co było jakby częścią tej socjalizacji młodzieży wtedy, no trudno się dziwić, że te postawy były, jakie były. Tacy byliśmy, jakie mieliśmy autorytety, mam wrażenie. Natomiast ta polityka była, tak jak sobie myślę szerzej o II Rzeczpospolitej, którą my jakoś mamy tendencję do uważania za takie fajne, sielankowe miejsce, ponieważ pokolenie naszych dziadków już teraz tęskniło bardzo za przedwojniem. To wcale nie było takie fajne miejsce. A ta polityka jakby antymniejszościowa tego kraju, tego organizmu politycznego była wyjątkowo dziwna, bo ze wszystkich mniejszości, które w II Rzeczpospolitej były obecne, tylko mniejszość żydowska nie dążyła do żadnych separatyzmów. Nie? Wszystkie pozostałe chciały na terytorium II Rzeczpospolitej swoje państwa w mniejszym bądź większym zakresie budować, Żydzi chcieli to robić gdzie indziej. No, zresztą też to za bardzo nie mieli ku temu możliwości, bo przypomnę, że w wielu uregulowaniach prawnych Żydzi mogli posiadać swojej własności, tak? Własności nieruchomości. Przypomnę też, że im tak naprawdę zależało na tej ziemi obiecanej. To się urzeczywistniło po wielu latach, że przetrwał język, przetrwała kultura, przetrwała religia i w końcu to się urzeczywistniło. I widzimy dość duży dramat teraz tego państwa. Natomiast no, chciałbym chwycić tego byka za rogi, bo to jest historia twojej rodziny. Dokładnie mówisz twojego wujka, no, brata twojego dziadka, Piotr Rzeźnik. To jest ten taki czarny charakter, który nam się tutaj pojawia. I zastanawiałem się, że zresztą u ciebie to są takie momenty, kiedy tego dotykasz w tej książce, że jesteś taki przerażony, że to jest krew z krwi, tak? Że to jest twój krewny. No człowiek, który, jak tutaj naliczyłem i jak ty naliczyłeś w tych historiach, no wydał co najmniej, no z całą pewnością około 20 osób, jeśli nie więcej. Ja się opieram na tej oczywiście tablicy, tak? Tych pochowanych ludzi. Tak, myślę, że tych osób było o wiele więcej. Człowiek, który nie miał żadnych zahamowań, bo to nie tylko chodzi o ofiary śmiertelne, tak? Ludzi, którzy zostali pomordowani po prostu na podstawie jego denuncji.
renuncjacji, ale też ludzi, no, których, nie wiem, skopał, spałował, okradł. Myślę sobie, że trzeba takiej dużej dojrzałości, dystansu, żeby o tym mówić. I jest taką dużą bolączką naszego społeczeństwa, narodu, że kiedy grzebiemy w tej naszej historii, to jest przykład książek Grossa, tak, i tego larum, które się podniosło, no to mamy taki duży problem, żeby zobaczyć się w tym lustrze właśnie bez tych upiększeń, bez tego Photoshopa, tacy, jacy jesteśmy. Bo my nie umiemy patrzeć na historię i jesteśmy dziwnie tej historii nauczani. Nie jesteśmy, mam wrażenie, w szkole uczeni jakiegoś takiego analitycznego myślenia o przeszłości. Jesteśmy poddawani wykładowi obowiązującej prawdy. Mitu trochę też. Trochę tak. Mhm. Któregoś dnia słuchałem w radio, jadąc do pracy, rozmowy jednego z redaktorów, już mniejsza o to w jakiej stacji, który przy okazji jest nauczycielem historii, który opowiadał o tym, jak zadał swoim uczniom pracę i to było bardzo fajnie zrealizowane nauczanie historii. On opisał im oczywiście, co wynikało jakby z Jałty, jak zakończyła się II wojna światowa, jaka była Polska po II wojnie światowej, jaka była historia wyborów, trzy razy tak, PSL-u, Mikołajczyka i tak dalej. Po czym zadał tym uczniom pracę do napisania. Mieli napisać pracę i umotywować proste pytanie, czy Polska była niepodległa po 45 roku życia. Po 45 roku, nie życia. I to o to chodzi. Jakby trzeba pokazywać tym uczniom to, że o tej historii trzeba myśleć inaczej. Nam się mówi o tym, jaka ona była. Mówi nam się, że nie wiem, że druga wojna zaczęła się 1 września, no ale gdybyśmy byli Czechami, to ona się zaczęła rok wcześniej, tak? Gdybyśmy byli Rosjanami, to zaczęła się też kiedy indziej. Jakby w historii nie ma jednoznacznych odpowiedzi. I mamy też takie tendencje do takiego mesjanizmu i do myślenia o sobie jako do tych, którzy zawsze byli sprawiedliwi i zawsze po tej właściwej stronie. A życie bywa różne. I ludzie bywają różni, i rodziny bywają różne, i postawy bywają różne, i wybory bywają różne. I moja rodzina jest tego bardzo jaskrawym przykładem. No właśnie, powiedz kilka słów na temat, kiedy ty odkryłaś w ogóle tą taką ponurą historię swojego wujka. Przypadkiem zupełnym. W kwietniu 21 roku kupiłem sobie książkę o Izbicy. Reportaż historyczny pod tytułem Izbica, Izbica, autorstwa Rafała Hetmana. Wydawnictwo Czarne to wydało. Tak, Wydawnictwo Czarne. Kupiłem go dlatego, że było Izbicy, a wiedziałem, że moja rodzina jest stamtąd. Jeździłem tam na wakacje, więc byłem tym zaciekawiony. No i w tym reportażu padły dosłownie dwa zdania o człowieku, który za zdradę, za kolaborację i za współudział w Holokauście został skazany na karę śmierci i nazywał się tak jak ja. No ja znałem dość dobrze tą miejscowość i wiedziałem, że tam nie było innej rodziny, która się tak nazywała, ale nigdy nic nie słyszałem o tym człowieku i zacząłem pytać, zacząłem szukać. No i okazało się, że to brat dziadka. Także byłem zszokowany, krótko mówiąc. Ojciec tam nie rozmawiał na ten temat. Nie, nigdy w życiu mi ojciec nic nie powiedział na ten temat. Jestem przekonany, że o tym wiedział, musiał wiedzieć. Nigdy mi o tym nie powiedział, nie wiem dlaczego. A powiedz, bo chciałem ci zadać to pytanie, czytałem akurat ten fragment książki i tak sobie pomyślałem, że muszę cię o to spytać, bo powiedziałeś już, że po wojnie doszło do procesu, doszło do wymierzenia kary śmierci wujkowi. I opowieść o tym, co się działo, opowieść ofiar, które on zadenuncjował i wydał Niemcom, no to są historie życia ludzi, których znał, czasami ze szkoły, czasami z sąsiedztwa. On się jednoznacznie bardzo opowiedział po określonej stronie.
Wiem, że to jest naiwne pytanie i takie trudne bardzo, bardzo otwarte, ale muszę ciebie spytać, co czułeś, kiedy widziałeś tych ludzi z Warszawy, tych dwóch chłopaków, których on wydał, swoich sąsiadów, po których przechodziło gestapo. Tam jest taka przerażająca historia, kiedy zrobiono przeszukanie w jednym z domów. Chłopak, który się ukrywał, schował się do wersalki, a wujek powiedział, nie, musimy wrócić, on tam na pewno jest i go wyciągnęli z tej wersalki. Nie? To są po prostu, no, zastanawiam się właśnie, czy to nie jest taki lęk przed tym, żeby spojrzeć w to zwierciadło nasze. To jest taka trudność, nie? Taka otchłań. Tak. Znaczy, wiesz, tak, oczywiście, że tak. To znaczy, ja czytając te dokumenty procesowe i odtwarzając tą historię, czytałem też dużo różnych innych rzeczy. No i mam z nim wspólną część DNA, mam też dzieci, więc zastanawiałem się, czy jakoś te cechy nie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Ale to nie było takie straszne, bo ja generalnie myślę o sobie dobrze i wydaje mi się, że no właśnie, że pomaga. Że żyję dobrze, że jakby jasne, nie, mam, nie mam obciążonego sumienia jakąś, jasne, nie wiem, niegodziwością, nieuczciwością czy tak, czymś takim. Ale grzebanie w tej historii doprowadziło do tego, że ja nawiązałem kontakt, czy raczej ci ludzie nawiązali ze mną kontakt z potomkami tych ofiar. No właśnie. No i to była sytuacja, o której ja nie wiedziałem, jak mam się zachować, dlatego że ja nie spodziewałem się, że do tego w ogóle dojdzie. I byłem, jak dochodziło do tych kontaktów i ktoś mnie pytał o różne rzeczy, ja odpowiadałem, co wiem, co ustaliłem. Zadawano mi pytania, czy na przykład mam czyjąś fotografię albo fragment pisma odręcznego danej osoby, więc to, co miałem i mogłem się podzielić, to dzieliłem się z tymi ludźmi i potem padała informacja, bo to był mój dziadek, czy brat mojej babci, nie? Ta ofiara. No i to były bardzo trudne chwile, ale one wszystkie się zakończyły bardzo pozytywnie. Ci ludzie zareagowali, no nie chcę używać jakichś sformułowań nieprawidłowych, ale może z taką wdzięcznością, że się zająłem tą sprawą, że przywróciłeś pamięć. Że przywróciłem pamięć tym ofiarom, tak. Bo ta tablica w kościele w Tarnogórze jest taka mocno zafałszowana. Tam jest napisane na tej tablicy, że lokalna społeczność ofiaruje tą tablicę ofiarom hitleryzmu. Nie? A połowa tych ludzi, może więcej, ale co do połowy mam pewność, to nie są ofiary hitleryzmu, tylko ofiary mojego wuja. Których on wydał. Tak, jest to niesamowite. No, to jest niesamowita historia. I wiesz, i ta tablica tam wisi od lat 40. Zmontowano ją jakiś czas po wojnie. Jakby całe życie naszej rodziny się w tym kościele działo. Tam były śluby, tam były pogrzeby, tam były chrzty. Tak. Mój ojciec był tam ministrantem. No, i tam wisi, wuj wiesz, był organistą. Tak, wuj był organistą i tam wisi tablica, która jakby tą zasłonę milczenia, którą myśmy w rodzinie też mieli, jakby rozciąga na całą tą społeczność. Nie? Jakby nie byli w stanie po prostu napisać, że to jeden z nas, organista z tego kościoła. Wiesz, to jest duża dyskusja na temat tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to, no przecież wydawałoby się, że to byłoby oczyszczające, natomiast różne są teorie. Jedni mówią, że mamy takie słabe zasoby obywatelskie, tak, to jest kwestia no, tego dwudziestolecia międzywojennego. Tak jak opowiadałeś o tej prasie katolickiej, to mi się przypominają fragmenty książki Artura Demosławskiego z biografii Baumana, który opowiada, co się działo w Poznaniu przed wojną, tak? W jaki sposób rodzina Baumana, w ogóle jak rodziny żydowskie były traktowane. A w twojej książce przeczytałem taki fragment. Szanowni Państwo, na podstawie przeprowadzonych ściśle dochodzeń ustaliliśmy semicki rodowód państwa. Wobec powyższego zwracam się o doręczenie okazicielowi niniejszego sumy 2000 zł, słownie 2000 zł, w zamkniętej kopercie. W zamian zniszczymy będące w naszym posiadaniu dowody obciążające. W przeciwnym wypadku sprawę przekażemy niezwłocznie władzom niemieckim. Tak, to jest donos szmalcownika, zresztą z Warszawy. Ja użyłem tego, żeby pokazać, jakby na czym polegało szmalcownictwo, bo to pojęcie jest w Polsce nieznane bardzo. Tak. Ale to było zjawisko powszechne. Ja miałem taki epizod w życiu, wiesz, że będąc w Izraelu jako student jeszcze przez dosłownie
trzy dni, potem uciekłem stamtąd, byłem takim wolontariuszem w Yad Vashem. I ten wolontariat polegał na tym, że dostawałem takie dokumenty napisane po polsku, musiałem je streścić po hebrajsku i wklepać do komputera. To był przełom lat 90. i 2000. I to było szokujące wtedy, bo ja nie miałem tej świadomości, ale z tych relacji, bo to były takie wywiady, które Yad Vashem robiło z ludźmi, którzy przeżyli i przyjechali do Izraela chwilę po wojnie. Oni natychmiast byli tam brani. Ocalali. Ocaleli, byli brani jakby do tej instytucji i robiono z nimi taki wywiad. Jak przetrwałeś, jak ocalałeś, kto ci pomógł, gdzie przetrwałeś. Dokumentacja historii, tego prosta. I z tych dokumentów wszystkich, które ja dostałem tak randomowo zupełnie, wynikało, że spotkanie Polaka było równie niebezpieczne jak spotkanie Niemca. I to był szok. No ja nie mogłem w to uwierzyć, będąc jakby socjalizowanym tak, jak u nas jesteśmy socjalizowani. Ale chyba jednak tak było, nie? Że ta presja była na tych ludzi ogromna. Co gorsza, nawet jeżeli jednostki w Polsce decydowały się pomóc tym ludziom, bo nie możemy w tym wszystkim zapominać o tym, że była pokaźna grupa ludzi, którzy pomagali. No mamy ponad 7 tysięcy drzewek w Yad Vashem, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jesteśmy najliczniejszą jakby grupą narodowościową, która została uhonorowana tym. Oczywiście to nie świadczy, że masowo pomagaliśmy, to świadczy o tym, że Holokaust się odbywał. Natomiast nie można odbierać tym ludziom zasług, ale nie mówi się o tym, że ci ludzie byli poddani przede wszystkim presji otoczenia. Mówi się o tym, że to było duże ryzyko, bo za to groziła kara śmierci, ale nikt nie mówi o tym, że jakby sąsiedztwo tych ludzi, środowisko tą presję wytwarzało ogromnie. Jeden z recenzentów tego mojego tekstu napisał takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że warto pamiętać o tym, że ulmowie, którzy teraz są doceniani, że ulmowie byli wyjątkiem w krainie rzeźników. Mój Jezus. Trochę mocne. To mnie uderzyło bardzo, no bo jestem z tej rodziny, ale to było prawdziwe zdanie, bo to rzeczywiście były wyjątkowe postawy. Zresztą ulmowie zostali wydani przez polskiego sąsiada. Tak, tak. To jest w ogóle przedziwne, jak pewien mit wdziera się w pewien sposób myślenia naszego. Myślę, że to jest przedmiotem wielu analiz, ale fajnie by było, żeby o tym mówić. I jak my jesteśmy mocno w niego wgryzieni, w poprzednich audycjach rozmawiałem na ten temat z moimi gośćmi, na temat tej rzekomej karty antykomunistycznej Kościoła. Przypomnę, że Kler był najbardziej uwikłany w działalność kolaboracyjną, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa. No, kiedyś o jakichś procentach słyszałem, to też było zatrważające. Zatrważające. Tak. No to jest mit Jasnej Góry. To jest mit jakiegoś takiego mesjanizmu naszego, że jesteśmy jakimś narodem wybranym. Polacy chcą po prostu w to wierzyć, ale też może cię spytać, bo mówiłeś o takim trudnym doświadczeniu i takiej bezradności, która towarzyszyła pewnie tobie, kiedy rozmawiałeś z wnukami, tak, ofiar, które wydał twój wujek, ale myślę, że równie trudną rozmową jest taka konfrontacja ze swoimi bliskimi, z ludźmi twojej krwi, tak, kiedy podnosisz ten temat, niektórzy wiedzą, nie chcą powiedzieć, wyobrażam sobie, inni mogą powiedzieć, po co się w tym babrzesz. Różnie było, to znaczy... Trochę piszesz o tym w książce. Tak, nie zostało już dużo ludzi, z którymi mógłbym o tym porozmawiać, ponieważ no naturalnie gro ludzi, którzy byli zaangażowani czy w ten proceder, czy w budowanie tej zasłony milczenia, po prostu już nie żyją. Ale tak, było dużo takich tutaj, powiedziałbym, nieporozumień na styku właśnie religijnym, ponieważ rodzina moja stamtąd była. Ja tutaj mam problem z używaniem prawidłowych sformułowań, słuchaj, dlatego że chciałbym powiedzieć, że była głęboko religijna, ale to może zostać niewłaściwie zrozumiane, ponieważ nie bardzo jestem w stanie odróżnić
bycie osobą głęboko religijną od fasadowo religijną. Nie? Mhm. Ponieważ gdyby oni byli głęboko religijni, to zakładam, że ta miłość bliźniego byłaby fundamentem i jakimś takim drogowskazem w ich postępowaniu, a nie była. Mhm. Więc oni byli fasadowo religijni, ponieważ ta ich religijność sprowadzała się do jakiejś tradycji i rytuałów, a nie do wcielania w życie jakby tego fundamentu chrześcijaństwa, który nakazuje bliźnim pomagać. To też w ogóle ciekawa rzecz, bo ja z racji no, moich zainteresowań takich studenckich, ja byłem studentem hebraistyki, więc jakby czytałem Biblię w oryginale, przy czym jakby jestem osobą zupełnie niereligijną. I co ciekawe, jakby ta Biblia wielokrotnie jest tłumaczona w taki zagadkowy sposób. Pisaliśmy chyba trochę o tym, że to takie fundamentalne przykazanie miłości, które jest w chrześcijaństwie, że będziesz kochał swojego bliźniego tak jak siebie. Mm-hmm. To jest jakby, to jest 18 werset 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. I tam jest napisane Ve'ahavta le'reha kamocha. Tak? Mm-hmm. To jest jakby to przykazanie. I to słowo bliźni, to jest to słowo re'e. I zaraz w tym samym wersecie jakby jest wyjaśnione znaczenie tego słowa. No właśnie. Że to jest jakby współplemieniec. Tak, że to jest syn twojego ludu. Nie? Mm-hmm. Tam jest tak napisane. Więc gdybyśmy tłumaczyli te wersety bez tego takiego patosu i zadęcia, to musielibyśmy napisać rodak. No. Już kochał rodaka, tak jak wiesz, siebie, nie? Ale ja dlatego... I to jakby sporo wyjaśnia w tej historii. Tak, no bo chciałem tak zaprotestować, no. Jak tutaj dokonowałeś apoteozy tego chrześcijaństwa, bo ja uważam, że takie postępowanie jest jak najbardziej chrześcijańskie, wydawanie Żydów. Pisaliśmy o tym z profesorem Ziemińskim w książce Chrześcijaństwo, moralna religia. Profesor wielokrotnie gościł tutaj w podcaście. Zapraszam was do odsłuchania. Dlatego, że właśnie myślę, że tak jak jest, bo to nie jest miłość, którą my rozumiemy jako, nie wiem, moralny nakaz troszczenia się o kogoś, tak? Tylko to jest miłość specyficzna, to jest miłość do swoich. Jezus nie przyszedł przecież do właśnie innych niż swoi bliźni. On ich nazywa dziećmi, to jest naród izraelski. Inni są psami, wieprzami. Psom się pereł pod nogi nie rzuca, jeśli chodzi o wieprze. No, ludzie, którzy nie wierzyli, tak byli zrównowani z Jezusem. Osoby, które nie wierzą, są dla Jezusa bezwartościowe. On powiedział, zdaje się, kobiecie kanańskiej, że ona może i co najwyżej zasłużyła na okruchy ze stołu, z którego te dzieci właśnie Izraela jedzą. Więc ten bliźni to nie jest tak, jak właśnie my myślimy każdy, ale ktoś, kto wierzy, jemu właśnie można pomóc. Ale to też jest element tego wielkiego mitu i tego takiego zakłamania. No nie jest przypadkiem, że to bardziej chcemy pomagać chrześcijanom, nie wiem, niż muzułmanom. Nie? To jest temat na osobną w ogóle dyskusję. Nie? Tak, ale to jakby ta opowieść, którą teraz snułeś o tym Jezusie, ja nie znałem tego w ogóle. Mm-hmm. I to powoduje to, że jeszcze bardziej się cieszę, że pochodzę z tej niereligijnej części rodziny, bo nikt mi tego do głowy nie włożył. Natomiast gdy słuchałem tego, co mówiłeś, to myślałem sobie o tym, że zło i dobro wydają się być takimi kategoriami obiektywnymi, trochę jak ciepło i zimno. Tak. My instynktownie wiemy, co jest ciepłe, co jest zimne. I jak to działa. Jak to działa. Nie uczą nas tego w domu, nie uczą nas tego w szkole, generalnie wiemy o tym. I zło i dobro w takim dużym poziomie ogólności też są czymś takim. A w Izbicy było tak i było tak nagminnie, że lokalni ludzie, którzy przynajmniej z definicji powinni gdzieś ten fundament chrześcijaństwa, czyli miłość bliźniego wcielać w życie, często byli postawieni wobec sytuacji wyboru. No, mogli wybrać albo wydadzą kogoś, kto próbował uratować swoje życie na pewną śmierć, albo mu pomogą. I prawie nigdy nie pomagali. Prawie zawsze dokonywali tego wyboru zła. Wydawali tego człowieka na pewną śmierć. I teraz jak zdasz sobie sprawę z tego, że ci ludzie to twoi bliscy, z którymi siedziałeś przy stole, którzy mówili, że cię kochają, to jest naprawdę trudne do opisania, co to człowiekowi może zrobić w głowie. Bo jak czytamy o jakichś okrucieństwach ludzi
z którymi nie mamy jakichś więzów krwi, więzów pokrewieństwa czy więzów przyjaźni, to jesteśmy oczywiście tym przerażeni. Ale bagaż jakby tej sytuacji jest zupełnie inny. W momencie, kiedy ten dziadek, który dawał ci kasę na lody, albo jakieś kieszonkowe na podróż, albo prezenty na jakieś urodziny, zdajesz sobie sprawę z tego, że on razem z bratem no, zajmował się tego typu rzeczami, to pomimo tego, że on od wielu lat już nie żyje, jeden i drugi, to jest ogromny bagaż, naprawdę ogromny. No, mamy nadzieję, że takie książki, jak ta książka Michała, Piotr Rzeźnik, Zdrajca z Izbicy, no, pozwolą nam jakoś dojrzale się tym zająć. Chyba taką siłą społeczeństwa, nie mówię narodu, bo narodem nigdy nie będziemy. Dla mnie jesteśmy społeczeństwem, polega właśnie na tym, że będziemy umieli to przepracować. Przepracowanie to na początku oczywiście jest jak z klasyczną stratą. Bunt, rozpacz, niedowierzanie, ale przychodzi też akceptacja. Akceptacja prawdy o nas, jakimi jesteśmy i kim byliśmy, a byliśmy też antysemitami, ludźmi, którzy za drobne wydawali Żydów, mniejszych za inną kwotę, tych większych za jeszcze inną kwotę. To smutne jest bardzo, ale trzeba się tym zmierzyć. Ale ten wątek żydowski w tej książce jest tylko jednym z tych wątków. Pamiętajmy o tym, że Piotr walnie się też przyczynił do w zasadzie likwidacji ruchu oporu na tym terenie poprzez zdrady. A dlaczego to robił? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale robił. Więc to jest też taki ciężki bagaż, bo ileś razy w życiu byłem w takiej sytuacji, że spotykałem się z jakimiś ludźmi, zaczynaliśmy rozmawiać o historii i ktoś mówił, że miał tam dziadka w powstaniu, ktoś inny ma w swojej rodzinie Sprawiedliwego wśród narodów świata. Generalnie ludzie mówili o tym, że jakoś tam przodkowie w czasach kryzysu ojczyźnie się zasłużyli. A myśmy się ojczyźnie nie zasłużyli. A ja pomimo całego swojego patriotyzmu jestem potomkiem zdrajcy. Straszne to jest. To może jeszcze na końcu taki fragment. Janek Knopczyk postąpił wyjątkowo perfidnie, gdy spotkał uciekającego przed łapankę kolegę. Mówimy o dzieciach. Wskazał blatowi drogę do własnej stodoły, po czym po chwili przyszedł tam z nazistą i powiedział: proszę, tutaj jest ten Żyd. Blat spojrzał na swojego przyjaciela z klasy, z którym łączyły go wspomnienia wspólnych zabaw i początkowo myślał, że to dowcip, jaki kumple sobie robią. Janek, żartujesz, prawda? Powiedz, że to żart. Do widzenia, któregoś dnia zobaczę cię na półce z mydłem, odpowiedział mu kolega ze szkoły, kumpel z podwórka, nawiązując do szerzących się pogłosek, że z ludzkiego tłuszczu produkowane jest mydło. To i Wiblat, tak. Chłopak z Izbicy szczęśliwie przeżył, dlatego te wspomnienia się zachowały. On zmarł w 2015 roku. Ten chłopak to Janek Knapczyk. Blat wielokrotnie opowiadał tą historię. Oni z Jankiem kąpali się w wieprzu razem, chodzili do szkoły i Blat jakby, jak wspominał te lata wojenne, to mówił, że oni się na tyle lubili, że myślał, że to jest prank. Po prostu robi sobie jaja ten chłopak w tej całej sytuacji. Tak, oni mieli tam po kilkanaście lat. No. Ale nie robił sobie. Wydał go na pewną śmierć. No to jest właśnie to, bo powiedziałeś, że mamy taki naturalny instynkt, że wybieramy dobro, zło. No i no, to pokazuje, jak wielką krzywdę można tej bezbronnej istocie zrobić. Mówiliśmy tutaj na samym początku i to jest taka klarma na tej naszej rozmowy. Zrobił to Kościół. Ojciec mi opowiedział kiedyś też taką historię, to jest tutaj chyba ważne, żebyśmy też powiedzieli o tym, że ta atmosfera, ona trwała tam wiele lat, o ile nie trwa do dzisiaj. Że wracał z kumplami ze szkoły, to były lata 60. A mu przy cmentarzu, tak? Tak, znaleźli czaszkę, którą kopali. I jak mi tata o tym opowiadał, to były lata 90. Pamiętam, jechaliśmy samochodem gdzieś, ja byłem wtedy licealistą. I powiedział takie zdanie, mówi: słuchaj, gdyby to było na naszym cmentarzu, to rodzice by nas zatłukli. Ale że na żydowskim, to jakby dla nikim to nie robiło wrażenia, nie? Więc to była tylko czaszka Żyda. No tak. I teraz do lat 80. Ta lokalna społeczność na ten cmentarz chodziła nie ze zniczem czy z kwiatkami, tylko ze szpadlem. Oni wykopywali te zwłoki.
szukając tam, myślę, że pieniędzy. No, ludzie, którzy uciekali stamtąd, zaszywali sobie w ciuchach jakieś pieniądze na drogę. No mamy płuczki, towareszka, napisane. Towareszki. I w Izbicy było to niesamowite, dlatego że na tym cmentarzu ci ludzie byli chowani w jednym miejscu ubrani, a w innym miejscu już jakby pozbawieni ciuchów, były chowane nagie zwłoki. I do lat 80. miejscowi wiedzieli, gdzie warto kopać, gdzie byli chowani ludzie w ubraniach. I niech tą historię zepnie coś, co powiedział mi kolega Karol, który w zeszłym tygodniu widzieliśmy się na takim spotkaniu z kumplami. On wtedy wracał z jakiejś konferencji naukowej, którą miał w Zamościu. I mówi mi, słuchaj, przejeżdżałem przez Izbicę. I mówi, myślałem wtedy o tej twojej historii. I mówi, kilka kilometrów za Izbicą, na przystanku autobusowym zobaczył napis Jude Raus. Więc jakby mamy rok, który 2024, a to tam nadal jest. Chociaż Żyda tak naprawdę w Izbicy już nie uświadczysz, nie? To jest nieprawdopodobne. Musimy kończyć. Bardzo polecam wam tą książkę. Jeszcze raz ją pokażę może. Piotr Rzeźnik, Zdrajca z Izbicy. Biografia, dokument autorstwa Michała, który opowiada o wujku. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.